było 9 dni z folklorem w roli głównej. Nie zabrakło zespołów z całego świata, które tańczyły i śpiewały, a także prezentowały tradycyjne regionalne stroje. 55. Tydzień Kultury Beskidzkiej rozpoczął się w Wiśle w sobotę, 28 lipca. Wtedy też w barwnym korowodzie zaprezentowały się wszystkie ekipy, które w tym roku zawitały do Wisły. Występy można było oglądać codziennie. TKB zakończyło się wczoraj, 5 sierpnia. Ostatni dzień upłynął w wiślańskim amfiteatrze, szczelnie wypełnionym publicznością przy dźwiękach tureckich, włoskich i meksykańskich. Ale nie zabrakło także zespołów z Polski, a dokładnie z Wisły i Rajczy. TKB od lat związana jest Izabela Pustówka, współprowadząca to wydarzenie. To chyba tak rodzinnie, po mamie odziedziczyłam tą miłość do folkloru i do Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Fakt, zaczynałam jako taka mała, dając kwiaty zespołom. I później tak rosłam, razem ze mną impreza się rozwijała. Mnie dochodziły lata i któregoś razu dostałam propozycję, mając 14 lat chyba, 14, żeby rozpocząć po prostu przygody z mikrofonem i konferansjerką. I takim moim pierwszym nauczycielem, niezapomnianym, któremu bardzo dziękuję, cudowny człowiek, niestety nieżyjący, Jan Knopek. Z nim miałam okazję prowadzić pięć tygodni kultury beskidzkiej. Pan Jasiu przestał prowadzić, natomiast ja zostałam. Zmieniali się partnerzy sceniczni. Cudowne lata. Parę lat miałam takiej przerwy też i urodziłam córkę, która też kocha folklor i też jest ze mną od pierwszego roku życia. Dużo wspomnień z TKB, a jak na przestrzeni tych lat zmienił się ten Tydzień Kultury Beskidzkiej? Na pewno nie zmieniła się publiczność. Publiczność wiślańska mile wspominana jest przez wszystkie zespoły, które tutaj występują. No, atmosfera tutaj u nas jest po prostu niezapomniana. To nie mówię dlatego, że sama jestem z Wisły, ale po prostu cytuję słowa, które przekazują zespoły występujące, więc publiczność zawsze dopisuje, bez względu na to, czy jest pięknie, czy pada deszcz, czy jest zimno, a należy pamiętać, że do 47. Tygodnia Kultury Beskidzkiej nie było zadaszenia ani nad sceną, ani nad widownią, a publiczność była, stała pod parasolami i oklaskiwała. I od początku aż do końca występów amfiteatr praktycznie rzecz biorąc był zawsze wypełniony po brzegi. Natomiast zmieniły się zespoły. Jest coraz więcej zespołów zagranicznych, ale oczywiście nie należy zapominać o polskich zespołach, bo one są tymi naszymi korzeniami regionalnymi, folklorystycznymi, do których zresztą Tydzień Kultury Beskidzkiej nawiązuje, bo nawiązuje do przedwojennego Święta Gór, bo to tutaj wszystko się zaczęło. W 1937 roku odbyło się drugie Święto Gór, pierwsze 2 lata wcześniej w Zakopanem, 2 lata później miało być kolejne, wojna. I dopiero właśnie w Wiśle w 1964 roku powrócono do tej idei, że należy zbratać i pokazać ten folklor wszystkich górali beskidzkich. Później impreza się rozrastała, przybywali górale i nie tylko z całej Polski, a później już z całego świata. Tegoroczną edycję również można zaliczyć do udanej. Dopisały zespoły, pogoda, a przede wszystkim publiczność. Publiczność jest zawsze, jest ich bardzo dużo. Oczywiście, że są dni, gdzie jest może troszeczkę mniej. Ludzie też chodzą do pracy. Nie każdy kończy pracę o 16, ale dlatego też występy w tygodniu są od godziny 18. Natomiast publiczność zawsze przychodzi, zawsze się świetnie bawi, oklaskuje, czy to zespoły zagraniczne, czy też polskie, czy grupy, czy kapele. Naprawdę zawsze czują się tutaj świetnie ci, którzy występują. Ja myślę, że i zespoły, i publiczność jest bardzo zadowolona. No ja mam nadzieję, że to na tym się nie skończy, że kiedyś ktoś za 55 lat zrobi takie wspomnienia, bo impreza po prostu pozostanie. Kolejny Tydzień Kultury Beskidzkiej i już za rok. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik.